Ej, albo to skracanie słów w internecie. Jeprdl, nwm, pyzdr, ocby. Czytam coś i próbuję rozszyfrować. Czy to ja się starzeję, czy po prostu nie rozumiem, po co to robić? Staję się tym gościem, który nie rozumie, co mówią albo piszą młodzi? Tym gościem, któremu sam mówiłem, bo ty nie rozumiesz. No bo kurwa nie rozumiem. Kto mi wytłumaczy, co piszący słowo nwm zrobił z oszczędzonym czasem? Sprawdziłem i napisanie na klawiaturze słów nie wiem zajmuje sekundę. Napisanie słowa nwm zajmuje pół. Pół sekundy oszczędzonego czasu. A ty się domyślaj o co biega. Ale to jeszcze nic, bo to piszą dzieci w internecie. Przepraszam, nie dzieci, 16-latkowie, czyli młodzież. Kurde, ja się rzeczywiście chyba starzeję. Nieważne. No więc to piszą ludzie w internecie. Gdzieś w komentarzach na fejsie. O której pociąg do Pilawy? Nwym. W internecie obowiązuje jakaś inna składnia, inna gramatyka, ale tak było od zawsze. No ale zapisanie pzdr w mailach to bym jebał prądem. Gdzieś kiedyś jakiś piękny umysł stwierdził, że pozdrawiam na końcu maila to ładnie wygląda i jest super. Drugi piękny umysł to podłapał i tak powstało najgorsze i najbardziej bezosobowe zakończenie maila, czyli pozdrawiam. Jak ktoś tak kończy maila, to od razu wiem, że ma mnie w dupie. Że nie wiedział, co napisać, to mnie pozdrawia. No ale pisanie w mailu do kogoś pzdr na końcu to już jest kurwa skandal. Równie dobrze autor mógłby napisać pies cię jebał. Albo nawet wolałbym, żeby tak napisał, bo wtedy od razu wszystko byłoby czarno na białym. Od razu byłoby jasne. Mam cię gdzieś tak bardzo, aż tak bardzo, że nawet tego gównianego, nic nieznaczącego pozdrawiam. Nie chce mi się napisać poprawnie. Zatem pzdr. I serio, niektórzy tak kończą oficjalnego maila i w uznaniu własnej, świetnej roboty z dumą klikają wyślij. Jak masz napisać pzdr na końcu maila do mnie, to od razu napisz coś w stylu ciąg się flecie po taborecie. Po co te gierki, że niby jestem miły i pozdrawiam, ale jednak to nie bardzo, bo cię śmieciu nienawidzę. Znałem takiego jednego, co tak oficjalne maile kończył. Nie miał kolegów i żona mu się spasła. Przez niego, tak właśnie wyobrażam sobie każdego, kto tak maile podpisuje. No ale jest jeszcze jedno pzdr. Pzdr kończące dyskusje w internecie. Jak się dwóch cepów kłóci na forum o to, czy na przykład pomidorowa to z ryżem albo z makaronem i jeden widzi, że tę dyskusję przegrywa, to pisze coś w stylu nie mamy o czym rozmawiać, pzdr. Takie pzdr ostateczne, zamykające dyskusję, że niby już nie zajrzy do tego wątku, nie odpisze, bo on wygrał i pzdr. I bujaj wory, chamie, ja wygrałem. Ostateczne pzdr zwycięstwa. No i tak przekopuję się przez fora internetowe i dyskusyjne i czasem wydaje mi się, że bez enigmy nie ma co próbować tego w ogóle przeczytać. Niektóre skróty rozumiem, bo to serio trudno wymówić słowo subskrypcja, to się daje suba. Ale na miłość boską, szanujmy własny język. Człowiek się naczyta w internecie tej nowomowy i zaczyna mu się potem pieprzyć, jak ma sam coś napisać. O kretynach piszących tym osobą zamiast tym osobom to nie wspominam, bo to temat na grubszą rozprawę. Analfabeci jeden z drugim. A każdy jakoś maturę podobno zdał. Na koniec zostawiłem sobie perełkę, skrót nad skróty. Jak coś jest śmieszne, zabawne, boki zrywać, to się już nie pisze jak kiedyś. LOL albo ROTFL, albo po prostu to śmieszne. Teraz się pisze XD. I dobra, sam tak czasem piszę. Chyba mój organizm się po prostu poddaje. Ale nie o sam skrót chodzi, tylko o to, że jest używany wszędzie. XD wzięło się od gigantycznego wybuchu śmiechu, że coś jest tak zabawne, że można się zesrać ze śmiechu. A tutaj wystarczy, że komuś drgnie kącik ust i już pisze XD. Tak sobie wyobrażam gościa, który pisze XD. O pisaniu zupełnie z dupy w miejscach nieśmiesznych XD, tylko po to, żeby podkreślić teoretyczną zabawność racji oponenta, to już nie wspominam. Znaczy wspominam. Wspomniałem. Wspomniałem XD. Już nie ma LOL i nie chodzi tutaj o League of Legends, droga młodzieży. Chodzi o LOL oznaczające Laugh Out Loud, czyli jakby to dzisiaj powiedzieć śmiechłem hardo. No nic, ponarzekałem sobie. Aha! Chyba jednak wiem, co się dzieje z zaoszczędzonym przy pisaniu nwym zamiast nie wiem czasem. Albo pzdr zamiast pozdrawiam. No bo podobno w przyrodzie nic nie ginie. Ten czas, który oszczędził piszący, to zużyłem ja. Na rozszyfrowanie o ch**y mu chodzi. Miłego dnia, kochani.